Ustawcie to światło. Jest okej? Bartek, dzisiaj dłużej zagrałeś niż zazwyczaj. Jak ocenisz swój występ? O, wiedziałem, że zadasz to pytanie. Jakby to powiedzieć, pierwsza połowa w miarę okej. Trafiłem 2 rzuty za 3 na 3. Nie było to na pewno w kluczowych momentach. I wystrzelałeś. No właśnie, i się wystrzelałem. Tu jest ten ból, bo w drugiej połowie nie trafiłem nic, nie trafiałem rzutów z otwartej pozycji. Parę razy, nie ukrywam, zdarzyło mi się przegrać w obronie. No i nie wiem, czy coś w drugiej połowie tak jakby dodałem drużynie, nie? Starałem się jak mogłem, ale wychodziło inaczej. Czy tu może ma wpływ na to, że tak stosunkowo niedużo grywasz? Tak, na pewno. Brak mojego doświadczenia. Mam nadzieję, że z czasem, z biegiem lat po prostu będę je zdobywał i będę mógł, nie wiem, powtarzać jakieś najlepsze spotkania, jak tylko będzie możliwe. Ale tak czy siak, przed meczem nikt się chyba nie spodziewał, że aż tak łatwo ograć się Siedlce. No może poza tam bukmacherami, którzy jednak stawiali, że na wasze pewne zwycięstwo. Jak ty odnosisz ten do tego początku waszego 23-3, tak? Chyba więc tak. No to wyglądało chyba jak pogrom. No słuchaj, ja powiem ci, że byłem strasznie zaskoczony, bo trener kładł nacisk na to, że to jest tam nowy trener, nowa drużyna. To jest zupełnie inna drużyna niż z którą wygraliśmy w Siedlcach. Też dosyć wysoko, z tego co pamiętam. Chyba nawet wyżej. No, możliwe nawet wyżej. No, więc pierwsza połowa to był totalny pogrom. Siedlce stały w obronie, my praktycznie robiliśmy co chcieliśmy i udało się, nie? Wygraliśmy dzięki temu. Sporo grałeś dzisiaj na doświadczonego Kamila Sulimę. Jak się gra przeciwko takiemu zawodnikowi, który też tak jest rzucającym, którego nie wiem, możliwe, że kiedyś podglądałeś i nie wiem, chciałeś grać tak jak on? Nie, nigdy go nie podglądałem, nigdy nie chciałem grać tak jak on. Chciałbyś być lepszy. Tak, oczywiście. Nie mówię, że jest złym zawodnikiem, ponieważ jest według mnie dobrym zawodnikiem. Jest strasznym cwaniakiem i łatwo się go kryje, szczerze mówiąc, bo niedużo się rusza w ataku i no nie stwarzał mi jakichś strasznych problemów. Jednak, kiedy oddawał rzuty, chwila niepewności była, że jednak mu wpadnie. Ale mówisz, że cwaniakiem też pod tym kątem, że skacze i od razu próbuje wymusić faul, tak jak tutaj było w jednej sytuacji? Też. No to są takie, wiesz, zagrania doświadczonego zawodnika. Tu pociągnie za rękę, tu trochę przytrzyma, zrobi jakiś zwód, więc niełatwo się go kryje. No. No tak jak u was Czarny, tak? Tutaj po meczu pierwszym tutaj też długo trwały dywagacje, czy ten faul był, czy nie, czy Czarny naciągał. No Czarny też jest ostrym cwaniakiem. No ja staram się użyć od niego jak najwięcej, nie? No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć na jego temat. No ten faul to tak... Tylko, że powtórek za bardzo nie było, a wszystko na podstawie zdjęć to też tak trudno wyrokować. No, dokładnie. Aczkolwiek często na zdjęciach właśnie widać jakieś drobne faule, chociażby na samym czarku, nie? Za 2 tygodnie gracie tutaj kolejne spotkanie z drużyną z dołu tabeli z Poznania i wydaje się, że kolejny raz będziesz miał szansę. Myślisz, że wykorzystasz ją wtedy lepiej? Tak, specjalnie nawet się będę do tego przygotowywał, zresztą jak do każdego meczu i mam nadzieję, że zagram dużo lepiej niż w drugiej połowie dzisiaj. Dzięki za rozmowę. Dzięki.